Utwór liryczny o tytule Chryzantemy złociste jest wulgarnym pastiszem tanga autorstwa Zbigniewa Maciejowskiego z roku 1939. Twórca arcydzieła z XXI wieku pozostaje nieznany. Tekst wielokrotnie w nieoczywisty sposób nawiązuje do treści oryginału. Często autorstwo przypisuje się różnym artystom, np. zespołowi Kury lub Stare Dobre Małżeństwo, aczkolwiek nigdy nie zostało to potwierdzone. Całe dzieło jest przepełnione liczną symboliką oddającą nastrój artysty. Analizując tekst, można w prosty sposób zauważyć frazę powtarzającą się przez cały utwór. Zdradziłaś, kurwo, mnie. Przepełnioną smutkiem i bólem po zdradzie ukochanej. W następnych linijkach widzimy, iż podmiot liryczny miał myśli samobójcze. Dają znać o tym słowa: pod pociąg się położę, rzucę się z wysokości. Jednak szybko wyjaśnia nam, iż żadna z prób targnięcia się na swoje życie nie powiodła się z powodu pecha. Bo kurwa jedzie po innym torze oraz niezwykłości niedoszłego samobójcy, bo kurwa mam gumowe kości. Refren utworu opowiada nam o kwiatach, które w kulturze polskiej obrazują smutek i przemijanie, czyli o chryzantemach. Ich symbolika odnosi się do stanu psychicznego, w jakim znajduje się osoba mówiąca w wierszu. Głębokim smutku po zdradzie ukochanej. Można wnioskować, iż w głębi serca pragnie, aby ta boleść duszy przeminęła. Kolejne dwa wersy mówią o miejscu ułożenia kwiatów. Stoją one w politrówce poczystej na fortepianie. Butelka po wódce świadczy o próbach zapijania smutku. Wedle senników kwiaty stojące na fortepianie mogą świadczyć o zbliżającej się i nieuniknionej smutnej uroczystości. Tą uroczystością może być odejście ukochanej w zapomnienie, które w obecnej sytuacji dla autora jest jego klęską i ciąży na nim niczym fatum w dramacie antycznym. Artysta zdaje się zdawać sprawę z symboliki chryzantem, gdyż w kolejnej linii opowiada, iż kwiatów nikt nie podlewa, co ma wprowadzić słuchacza w zadumę nad ich skończonym losem. Los miłości podmiotu lirycznego ma dużo wspólnego z losem chryzantem. Gdy kwiaty uschną, ich symbolika umrze wraz z nimi. Autor przestanie smucić się po zdradzie miłości jego życia. Słuchacze błędnie mogą twierdzić, iż autor nabył pistolet, aby dokonać aktu ostatecznego. Ostatnie dwa wersy są rozwiązaniem napięcia, w które wprowadza nas artysta. Mówi on wprost, że nie zastrzeli się, gdyż przestał przejmować się zdradą ukochanej. Bo kurwa mam cię głęboko w dupie. W połączeniu z radosnym tonem daje to słuchaczowi poczucie ulgi. Ewidentnie podmiot liryczny przemyślał całą sytuację i doszedł do konkluzji, iż nie warto popełniać samobójstwa z powodu złamanego serca, gdyż może czekać go coś piękniejszego. Reasumując, uważam, że pastisz autorstwa nieznanego autora zasługuje na głębszą interpretację i przemyślenia nad tekstem, a nie tylko odsłuchiwanie dla zabawy, czy śmianie się z problemu, jaki porusza ten utwór. Sytuacja, w jakiej znalazł się artysta, może dotknąć każdego z nas, czego nie wypada nikomu życzyć, nawet największym wrogom.